zaczyna nagrywać. Nie no, po prostu masakra dziewczyny. Nie da się nagrywać wszystkiego. Jasne. Nie zwariował. Pijemy. Tak, teraz pijemy. Dzień dobry moje kochane nutki. Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. I słuchajcie, dzisiaj będzie, tak jak już zapewne po tytule widziałyście, denko kosmetyczne. Słynna moja torebunia, to co, zaczynamy. Tak szybciutko, słuchajcie, szybciutki filmik, co się sprawdziło, a co nie. Trochę bubli, trochę sprawdzonych rzeczy. Tak, pierwsza sprawdzona rzecz, sól Epson. Sól Epson, dziewczyny, ja Wam polecam bardzo serdecznie. Wiem, że też nie jedna z Was używała tej soli, że jesteście zadowolone wszelkiego rodzaju. Ja, dziewczyny, używam eukaliptusowej, zwykłej, czyli takiej, wiecie, bez żadnych eterycznych tam zapachów. Lubię bardzo lawendową. Natomiast sól Epson pomaga nam, słuchajcie, się zregenerować. Rozluźnić mięśnie, zrelaksować, wiecie, jak jest zapachowa lawenda, no to nie muszę Wam mówić, że to jest też relaksująca kąpiel, natomiast sól Epson bardzo fajnie działa na nasze, wiecie, stawy, na nasze muskuły, jak ćwiczycie, no ale nie tylko, tak na co dzień, jak siedzimy przy komputerze, robimy różne prace, słuchajcie, czy ogrodowe, no to po prostu taka kąpiel nie dość, że jest relaksacyjna, to jeszcze bardzo fajnie działa na nasz organizm. No i najlepiej, słuchajcie, żeby to działało, to 20-30 minut wsypać całe takie małe opakowanie. Jak macie tutaj, tak jak ja, 450 gram, czy tam pół kilo, to całe, dziewczyny. Nie tam, wiecie, odrobinka, całe takie opakowanie na jedną kąpiel. Wtedy to ma rację bytu, wtedy to, wiecie, działa, wtedy to faktycznie jest kojące dla naszego ciała. Dobra, dziewczynki, jak słyszycie, kawka jest z nami i sapaczek też. Standardowo, dziewczyny. Łyka, wylecimy dalej, dziewczynki. O, dobra. Odpięło mi się, słuchajcie, tutaj. Natomiast taki przyrząd, dziewczyny, ja go już pozbywam się, wyrzucam, a już Wam mówię dlaczego. Do usuwania martwego naskórka z pięt, taka a la tarka, natomiast elektryczna, tutaj się, wiecie, wkłada baterię i jakby to ma, wiecie, elektryczne, wiecie, ścieramy martwy naskórek. Strzola, dziewczyny. Dziewczyny, to jest beznadziejne. Jeżeli spotkacie to w Rossmanie czy jakimkolwiek sklepie, omijajcie to szerokim łukiem. To nie robi nic, słuchajcie. To są w ogóle bezsensownie wydane pieniądze. Naprawdę, dziewczyny, ta tarka automatyczna kompletnie nie działa. Ona nie robi nic. To, słuchajcie, do ścierania jest tak delikatne, no po prostu beznadziejne. I to jest, słuchajcie, mega bubel. Mega bubel, dziewczyn, to naprawdę jest beznadziejne, to nie robi nic, także ja Wam przynajmniej tą z tego szola, dziewczyny, nie polecam. Nie polecam Wam kompletnie, bo to naprawdę u mnie się, no w ogóle nie sprawdziło, słuchajcie, dziewczyny, nawet nie mogę powiedzieć, że ono się sprawdziło, wiecie, chociaż w minimalnym stopniu coś ścierało, nie. Dziewczyny, totalnie, nie, nie, nie. To jest, słuchajcie, mega bubel, wiecie, reklama, promocje, na które, wiecie, też się pokusiłam, natomiast totalnie nie. Bardziej polecam Wam, dziewczyny, jeśli chodzi o... Poczekajcie. Dobra, dziewczynki, jestem, bo po prostu, słuchajcie, ten sapaczek tutaj sapie, sapie i sapie przy mnie. Natomiast wracając, dziewczyny, do tej tarki z tego szola, to jest katastrofa, ale właśnie jeżeli będziecie w Rossmanie, to bardzo Wam mogę polecić, słuchajcie, na taki martwy naskórek właśnie do pięt, ta tarka z nanoszkła, dziewczyny. Ją znajdziecie w Rossmanie z nanoszkła, słuchajcie, jest rewelacyjna w przeciwieństwie do tego bubla. Naprawdę, dziewczyny, szkoda pieniędzy. Kolejny, słuchajcie... bardzo fajny kosmetyk, bardzo fajny krem pod oczy Lancome. Proszę bardzo, dziewczynki.
Dziewczynki, jeśli chodzi o ten krem, bardzo fajny, bardzo fajnie nawilża. Ja od razu Wam powiem, że wszystkie kremy, które również mi się bardzo fajnie sprawdziły, tak jak ten z Lancome, tak jak z Yandy, o którym Wam wspominałam pod oczy, no jednak nie zastąpi u mnie tego Shiseido Benefiance. Nie wiem, co jest w tym kremie, dziewczyny, Shiseido Benefiance, że on dla mnie jest po prostu jak na razie numer jeden. Natomiast jeśli chodzi, wiecie, o ten Lancome, to on jest naprawdę fajny. On też bardzo ładnie nawilża, jest taki bogaty. Ja to zawsze mówię jak masełko. Faktycznie czuć to nawilżenie. Także bardzo fajny też krem i też może być taką właśnie mega fajnym polecajką. On jest troszeczkę tańszy niż Shiseido, natomiast no, on też ma swoją cenę, ale wiecie, jest jednak troszeczkę tańszy niż Shiseido, natomiast jest bardzo fajny. A jeżeli byście chciały taki fajny krem pod oczy za całkiem rozsądną cenę, no to wiecie, Yanda. To u mnie wygrywa ostatnio, słuchajcie, kremy po prostu z Yandy. Ava też ma bardzo fajne kosmetyki. Więc Ava też, dziewczyny, powiem Wam, że też są rewelacyjne te kosmetyki. Dobra, dziewczynki, następne. Mitchum, taki, dziewczynki, antyperspirant, nic, wiecie, nadzwyczajnego, natomiast myślę, że każdy z nas tego używa. To był akurat taki w kuleczce. Ja, dziewczyny, w tych kulkach nie przepadam za, wiecie, tymi w kulkach, natomiast od czasu do czasu się kuszę, próbuję, wracam, wiecie, może się przekonam. No i powiem Wam, że on był całkiem fajny, natomiast ja nie lubię tego uczucia, wiecie, pierwszej mokrości po tych antyperspirantach w kulkach. Natomiast wydaje mi się, że one są chyba troszeczkę zdrowsze niż te, wiecie, w aerozolu. No nie wiem, dziewczyny, nie wiem. Natomiast ja tutaj miałam powder fresh, czyli taki pudrowy orzeźwiający zapach. Bardzo ładny zapach, fajnie się utrzymywał. Natomiast wiecie, ja też nie mam jakichś bardzo dużych problemów. Więc po prostu no mi się sprawdzają z reguły antyperspiranty, ale bardzo fajne, dziewczyny, całkiem fajne. No, wydaje mi się, że chyba są to niemieckie antyperspiranty, no nie wiem, może się mylę. Dobra, dziewczynki, kolejne. Kolejny jest, słuchajcie, taki suchy olejek do włosów i do ciała. Tak, suchy olejek do włosów i do ciała z Rituals. Takie maleństwo, taki minisek. O. I powiem Wam, dziewczyny, że bardzo fajne, no wiecie, Rituals ma przepiękne te zapachy, jeśli chodzi o kosmetyki. Bardzo fajny olejek, słuchajcie, do ciała, do włosów. Fajny. Powiem Wam, że lepszy jest do ciała, do włosów może troszkę mniej, jednak do włosów bym wybierała, wiecie, inne, typowo przeznaczone do pielęgnacji włosów. Natomiast jeśli chodzi do ciała, bardzo fajny, ładnie się wchłaniał, słuchajcie, nie zostawiał takiego filmu, jakiegoś tłustego, oleistego na ciele, wiecie, filmu. To nie. Był bardzo fajnie się wchłaniał, bardzo szybko chłonę, a do tego zostawiał bardzo fajny, przyjemny, taki delikatny zapach. Dobra, dziewczyny, sięgam dalej. Isana. Tu macie z Rossmana kosmetyk. Isana Professional i tutaj jest, dziewczyny, to był, dziewczyny, jak się nie mylę, to była odżywka do włosów. To była, dziewczyny, odżywka do włosów. O, nie bardzo. Dziewczyny, powiem Wam, że nie. Powiem Wam, że ja tego Wam nie polecam. No nie, dziewczyny, u mnie ona się nie sprawdziła, nie robiła nic, nie czuło się, że te włosy tak jakoś specjalnie czy mocno nawilżała. To nie, słuchajcie, dziewczyny, zupełnie, przynajmniej u mnie, ta odżywka się zupełnie, dziewczyny, nie sprawdziła. Ja jej Wam nie polecam. Ja na przykład do niej nie wrócę, bo ona, wiecie, nie robiła nic, dokładnie to samo jak ten przyrząd z Szola. To nie. Absolutnie tutaj ona nic, dziewczyny, nie działała. Dobra, dziewczyny. Kolejny kosmetyk, który wykończyłam właśnie już jakiś czas temu, to jest Ava Professional i to jest oczyszczający tonik, redukuje bakterie, wydzielanie sebum. No taki, wiecie, 97,9 składników naturalnych, po prostu taki tonik oczyszczający z Avy. I powiem Wam, że całkiem fajny, przyjemny, natomiast bardzo ziołowy, dziewczyny, zapach.
I on może faktycznie przeszkadzać niektórym, jeśli ktoś nie lubi takich ziołowych zapachów, bo ja też szczerze mówiąc nie przepadam za takimi mocno ziołowymi i on, tutaj były te zioła bardzo wyczuwalne. Natomiast wiecie co, no też to mi jakoś aż tak strasznie nie przeszkadzało, bo wiecie, jednak tego toniku dajemy troszeczkę, potem nakładamy krem, więc jakby idzie inna pielęgnacja. Ale całkiem fajne, całkiem fajne. Powiem Wam, że te kosmetyki z Awy również bardzo fajnie mi się sprawdzają. Te różne, wiecie, krema, serum, kremy pod oczy, to tak. Dobra dziewczyny, kolejne miałam takie miniski. Jak widzicie, tutaj nawet nie zużyłam ich wszystkich, z maseczki z Origins. I tutaj była maseczka taka intensywnie nawilżająca na noc. Maseczka rewitalizująca, taka też jakaś odżywcza. I maseczka oczyszczająca, taka czarna. No i to wiecie, to stosunkowo dobra firma, Origins, natomiast jak widzicie, te maseczki są w dęku, no ta jest więcej zużyta, ta oczyszczająca, natomiast ona w ogóle nie oczyszczała. Dziewczyny, ona nic nie robiła, oprócz podrażnienia skóry, naprawdę, skóra robiła się przynajmniej u mnie lekko czerwona, a ja dziewczyny nie mam jakoś bardzo nadwrażliwej skóry i jakiejś takiej mocnej tendencji do, wiecie, jakichś zaczerwień, jakichś alergii skórnych, to nie, no nie sprawdziła się, ta słuchajcie prawie jest cała, totalny bubel, nie nawilża, a ta też dziewczyny słuchajcie nie odżywia, szkoda pieniędzy, nie, dobrze, że tutaj były miniski, pewnie w czymś je miałam, w jakichś może innych dodatkowych kosmetykach, natomiast tak, nie dziewczynki, nie, kompletnie nie warto kupować, wiecie, zupełnie nie warto kupować takich całych opakowań. Dobra, kolejny kremik, jak wspomniałam dziewczyny, to skończony Yanda Focus. O, i zobaczcie dziewczyny znowu na tą nadkrętkę. Ja już o tym kiedyś Wam wspominałam, zobaczcie na te złotko, które się, słuchajcie, bardzo ściera. I właśnie tego nie lubię, już o tym w ogóle Wam wspominałam, że wiecie, odkręcamy to potem. O, tu już pomijając to, że zawsze dziewczyny w każdym odpada mi, wiecie, te denko od tego, wiecie, od tej pokrywki. Także pudełka, tragedia, wiecie, później te złotko wklepujemy sobie w buzię. No, tak nie powinno być. Natomiast pudełko jest tragiczne, ale krem sam w sobie jest super. Dlatego, dziewczyny, wracam do tej Yandy, mimo tego tragicznego pudełka. Wiadomo, że można, słuchajcie, sobie te jednorazowe takie pudełeczka, przepraszam, te wielorazowe pudełeczka sobie kupić i można jakby ten krem sobie przełożyć, żeby właśnie nie było tego problemu, no jak to woli. Natomiast to jest ta siła nici kosmetycznych, 60+. Wiecie, że ja jakby używam troszkę wyższe wiekowe, jakby jest ok. Bardzo ładnie nawilża, tak, bardzo fajnie działa, skóra jest faktycznie taka ładnie odżywiona, bardzo, bardzo fajne dziewczyny są te produkty z Yandy, jeśli chodzi o sam kosmetyk, pomijając dziewczyny to pudełko, to jest bardzo, bardzo fajne produkty ma z Yandy. Dobra dziewczynki, czy coś jeszcze? Tak, jeszcze tu, dobra. To na końcu. Dobra. Dziewczynki, kolejny kosmetyk to jest olejek. Olejek z Miaroma i to jest słodkie migdały. Wykończony olejek. Olejek, słuchajcie, stosowałam na włosy, stosowałam do kąpieli. Ciało bardzo fajnie nawilżone. Włosy również bardzo fajnie nawilżone. Jeśli chodzi o olejowanie włosów, bardzo fajny olejek, dziewczyny. Wiecie, możecie sobie użyć jakikolwiek do olejowania włosów, migdałowy, rozmarynowy możecie użyć, tylko uważajcie, bo rozmarynowy troszeczkę rozjaśnia włosy. Więc wiecie, jeżeli macie ciemne, jesteście brunetkami, no to uważajcie z tym olejkiem. Natomiast blondynki jak najbardziej mogą stosować, bez żadnego problemu. Tak, po prostu olejki są, słuchajcie, mega. No co Wam będę mówić, dziewczyny, olejki działają nawet lepiej niż balsamy. Bardziej nawilżają, bardziej się wchłaniają w naszą skórę. No wiecie, mamy wtedy ładną, taką jedwabistą, delikatną skórę, jak pupcia niemowlaka. No
relaksujące są też gdzieś, jak tam dodamy troszeczkę jakichś eterycznych olejków eukaliptusowego. To jest tak, jak wiecie, z tymi solami też, jak są też jako aromaterapia. No dziewczyny, tu nie, wiecie, tu nie ma żadnej, wiecie, jakiejś specjalnej filozofii, po prostu to też relaksuje, a przy okazji no olejki bardzo nawilżają właśnie naszą skórę, można używać na włosy, robicie sobie olejowanie, dajecie sobie, wiecie, albo turban, albo jak macie jakiś czepek i tak sobie trzymacie, najlepiej jak najdłużej dziewczyny, tak wiecie, nawet parę godzinek, jak jesteście w domku i jak jesteście w domu i nie wychodzicie nigdzie, a jeżeli nie macie czasu, tak pół godzinki do godzinki myjecie włosy, tylko po olejowaniu myjcie dwa razy dziewczyny, dwa razy sobie szampon spłuczcie i jeszcze raz szampon, żeby dobrze wypłukać ten olejek, a potem jeszcze dziewczynki najlepiej dać odżywkę. Najlepiej później dziewczyny jeszcze dać sobie odżywkę na to po umyciu, jeszcze tą odżywkę spłukać i wtedy jeszcze raz szampon, tak? No, wtedy dobrze, wiecie, wypłuczemy po prostu ten olejek. Dziewczyny, kolejna taka malutka, taki minisek maskara. To jest taki minisek z Lancome. Po prostu zwykła czarna maskara, szczoteczka, słuchajcie, silikonowa, takie jakieś średnie dziewczyny wielkości. Bardzo fajny tusz. Dziewczyny, te tusze z Lancome są fajne. One się nie odbijają, cały dzień trzymają, nie osypują, nigdzie się nie rozmazują. Naprawdę bardzo fajne tusze. I to nie jest tusz wodoodporny, a mimo tego, słuchajcie, nie ma efektu gdzieś tam w międzyczasie czy wieczorem, jak patrzycie, że coś tam się odbiło. Nie, one naprawdę się nie odbijają, trzymają cały dzień, nigdzie nic się nie osypuje, wiecie, zupełnie. Bardzo fajne są te tusze z Lancome. Kolejne dziewczynki, takie moje polecajki. Ja tutaj mam, dziewczynki, jedną szczoteczkę mojego męża Brown, to jest elektryczna, tak, soniczna, i jedną Philipsa. I tylko przyniosłam Wam tak pokazać, dlatego że ja je wyrzucam, bo po prostu sobie wymieniamy na nowe. Natomiast soniczne szczoteczki, no te, co myśmy mieli, mój mąż zadowolony z tego Browna. Jeśli by jakiś pan zastanawiał się też nad kupnem, no to bardzo fajnie mu się sprawdziła. No a mi również sprawdziła się ta soniczna z Philipsa. Bardzo fajnie trzymały, długo trzymały po ładowaniu. Całkiem fajne, naprawdę bardzo fajne szczoteczki. Natomiast w przeciwieństwie dziewczyny, do szczoteczek mam również tutaj dwie szczoteczki, które też już, wiecie, wyrzucam jakby. Zmieniamy sobie jakby na nowe. Tu jest mojego męża i tu jest moja damska, dziewczyny, Foreo. I teraz tak brzydko Wam, dziewczyny, pokażę, ale tylko chciałabym Wam pokazać, dlatego że któraś z Was się mnie kiedyś zapytała, co ja polecam kupić jako taką pierwszą rzecz z Foreo. Czy szczoteczkę do buzi, czy właśnie szczoteczkę do zębów, czy ja mam też ten masażer pod oczy. I dziewczyny, sprawdza mi się ta szczoteczka do buzi, nie mogę powiedzieć, że nie ta z Foreo, natomiast wydaje mi się, że dziewczyny, one są i tak mocno przereklamowane, po prostu. One są mega przereklamowane i mam wrażenie, nie mam wrażenia, miałam wcześniej inne szczoteczki do buzi i dziewczyny, one mi też się sprawdziły. Wiecie, były dużo tańsze niż Foreo, a równie dobrze mi się, dziewczyny, sprawdziły. Natomiast jeśli chodzi o szczoteczkę do zębów, dziewczyny, to pokażę Wam tak brzydko. Zobaczcie, jak tutaj, zobaczcie, jak brakuje tutaj tych silikonowych włosków. To jest tragedia, dziewczyny. To jest tragedia, że one po prostu z tego wyłamywały się, wychodziły. Oczywiście ja już ją mam jakiś czas, ale no słuchajcie, dziewczyny, silikonowa szczoteczka, która powinna, wiecie, trzymać dłużej i tak dalej. No wiadomo, jest fajnie, bo jest silikonowa, silikon jest antybakteryjny, to jest super. Można, wiecie, sobie wyparzyć, ja sobie od czasu do czasu gorącą wodą przelewam, taką, wiecie, wrzątkiem, żeby też jakby odkazić, wyparzyć tak dobrze, no bo to jest, wiecie, silikon, tak? Tutaj są, wiecie, te główki wymieniane, znaczy tutaj też, oczywiście tu też jest wymieniana, ale jakby tak. Miało to być, niby, wiecie, bardziej higieniczne, no bo silikon. Jasne, że tak, silikon mamy antybakteryjny, jak najbardziej. Natomiast dziewczyny, te włoski, one po prostu wychodziły, zostawały, nie jeden został mi w buzi. No, powiem Wam, beznadzieja. Jeśli chodzi o szczoteczki Foreo, mój mąż jest
dokładnie tego samego zdania, że na przykład te szczoteczki Foreo w ogóle nie są warte swojej ceny, dziewczyny. One są może fajne, wiecie, to nie można powiedzieć, że one są całkowicie beznadziejne, no nie. Ale jak ja bym miała wybierać, to na pewno zdecyduję się na następną właśnie soniczną. Nie mówię, że akurat Philipsa, natomiast soniczna na pewno drugi raz do Foreo bym już nie wróciła i też drugi raz bym jej, nie wiem, nie polecała nikomu i nie kupiła po prostu. No i tak samo dziewczyny, pytacie mnie czasami, właśnie kiedyś dostałam pytanie, co bym poleciła z Foreo. Dziewczyny, ta szczoteczka do oczyszczania buzi sprawdza mi się, ja bardzo lubię, bo to jest też jakby troszkę masażer i tak dalej, natomiast to też nie jest tak, moim zdaniem, że to jest warte, wiecie, jakoś bardzo swoje ceny. Nie, dziewczyny, miałam tańsze szczoteczki też do oczyszczania buzi i sprawdziły się tak samo jak Foreo, dziewczyny, a może nawet i lepiej. Także wiecie, to jest bardzo mocno przereklamowane, bardzo mocno. Jeśli chodzi o produkty Foreo. Ja mam, dziewczyny, też ten masażer. No, czy bym Wam go polecała? Nie, dziewczyny. Tak samo wymasujecie się kamieniem guasza. Tak samo wymasujecie się nawet, wiecie, jakimiś innymi masażerami, takimi rolowanymi, co są. Leonek. Także tak, myślę, że to jest właśnie bardzo, bardzo mocno przereklamowane niestety. Także te szczoteczki na pewno trafiają do puli Mega Bubli. Dziewczynki, uciekam. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy czas spędzony ze mną. Mam nadzieję, że takie denko kosmetyczne hity i kity, te buble Wam się, coś Wam się, wiecie, przyda, coś sobie skorzystacie, z czegoś sobie właśnie nie skorzystacie, bo nie warto. Tak, dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj, za poświęcony czas, za bycie tutaj ze mną i zapraszam Was do następnych filmików.